Siemaneczko, kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj otwieramy kalendarz Sense Collection. Znalazłam go w Auchan. Auchan, nie wiem jak tam lubicie mówić, ja mówię Auchan. Kosztował 30 zł, więc to jest niemożliwe. Po prostu tak mało, a jest przepiękny. Widzicie, jaką ma piękną szatę graficzną. Naprawdę ślicznie wygląda jak taki mały prezencik, więc od razu go otworzę i spójrzcie, jak on wygląda w środku. Jest przepiękny w środku. It's glow time, mamy napis. Numerki są bardzo widoczne, ładnie. Bardzo mi się podoba. Więc nie zwlekajmy dłużej, sprawdźmy, co jest w nim w środku za te 29,99. I oczywiście przed otwieraniem przypominam Wam o subskrypcji kanału, żeby nie ominął Was żaden film. Oczywiście o moich mediach społecznościowych, TikTok, Instagram. Jeszcze oczywiście o tym powtórzę. Zapraszam Was również do zostawiania komentarzy pod filmem. Wszystkie czytam, na wszystkie odpisuję. Jak spodobają mi się komentarze, to zostawiam również serduszka. Więc serdecznie Was do tego zapraszam. I teraz przechodźmy od razu do otwierania. Mamy jedyneczkę. Ja już ją widzę z daleka, bo już się nie mogę doczekać. Ale mocny karton za te 29 zł. Mamy produkty przyklejone. I mamy tutaj Hey Beauty, you look amazing. I jest to pewnie lusterko, bo jest tak zapakowane. Coś tak czuję, że to jest lusterko. Tutaj mamy taką powierzchnię jakąś chropowatą. Tak, jest to lusterko i po prostu jest badziewiaste. Patrzcie, jak to lata. Tutaj zobaczcie samochód na przykład. Lusterko. Patrzcie, jak to lata. Co to ma być w ogóle? No dobra, 29 zł, lusterko, stan badziewiasty, napis śliczny. No ale myślę, że tak do samochodu czy coś, ktoś by chciał coś, by mu wpadło do oka, no to se może leżeć takie lusterko, no ale nie powiedziałabym, że to jest jakiś super hiper. Myślę, że zostanie ono wrzucone u mnie do gratisów, jako taki mini gadżet. I wszystko jest przyklejone na takie gumy do tego, ja nie lubię tych gum. No ale okej, okay. Pierwsze okienko, dobra, lecimy dalej, może w dwójce będzie lepiej. Lecimy do dwójeczki. Oj, tutaj coś wypada z któregoś okienka. I w dwójeczce mamy gwiazdkę. Ja od razu wiem, co to jest, bo to jest mydełko. Ja znalazłam to w jakimś kalendarzu. Nie pamiętam, czy to był z Action kalendarz, czy to był jakiś spa kalendarz, ale na pewno gdzieś taką gwiazdkę już znalazłam. Więc no okej, okay. Jest napisane, że to jest produkt wegański. No okej, okay, taka gwiazdka. Może być. Lecimy do trójeczki i tu już jest ciężej, bo już jej nie widzę. Dobra, widzę, jest. Dobra, i tu już mamy jakiś produkt. I teraz patrząc na ten produkt, od razu kojarzy mi się ten kalendarz spa, więc tam musiała być ta gwiazdka. I mamy tutaj Face Scrub. Fajne opakowanie, 30 ml, dosyć sporo. Jeszcze sobie tutaj zobaczę, czy można wąchnąć. Czy jest zaklejone? No niestety jest zaklejone. No niestety, stety, bo niestety nie mogę powąchać, ale stety, że jest na pewno to zamknięte. Spoko. Pierwszy taki fajny produkt jakiś. Już mi palec boli. No to trzeba trochę siły mieć. Czwórkę też jest duża. O, już wyrwę chyba z jedynką. No i coś tu uciekło, ale to łowimy. Mam to. I tutaj mamy sól do kąpieli i to na pewno wykorzystam, bo ja takie rzeczy lubię i oczywiście ten klej tutaj trzeba stąd zdziabać. Mała, 40 gram sól. Może już sobie wrzucę zaraz, bo zaraz idę się kąpać, więc może od razu wykorzystam. Dobra, lecimy do piąteczki. Piąteczkę mamy tutaj. Strasznie ciężko otwierać ten kalendarz, jak na taki dani kalendarz, takie ciężko do otwarcia od okienka, to masakra. I mamy kolejny produkt. Ja już rozwaliłam pół kalendarza.
ale nie przejmujemy się tym. Piąty dzień grudnia mamy tutaj produkt do mycia buźki. Też 30 ml w wannym złotym opakowaniu. Żel do mycia twarzy. Brakowało mi tego słowa żel. Spoczko, jest ok. Lecimy dalej. Na pewno jakiś boks u mnie powstanie na moim Vinted, więc serdecznie Was zapraszam. Jeśli coś jeszcze będzie, to możecie zlukać. Filmy będą trochę później wstawiane, ponieważ pewnie ten film wyjdzie już w połowie grudnia, ponieważ Jacka nie będzie przy komputerze i nie może mi złożyć, więc ja muszę czekać. Mamy tutaj w szóstce, czyli na Mikołajki jakieś zawiniątko. Sama nie wiem, co to jest, bo tam nie było w ogóle opisów. Znaczy, przy jednym kalendarzu był opis, który potem Jacek znalazł gdzieś na ziemi, więc ja nawet tego nie widziałam. I mamy tutaj czepek do kąpieli, gwiazdki. Tak, jest to czepek do kąpieli. Jacek będzie się kąpał w czepku. Ale on ładnie pachnie. Jakoś cytrusowo, jakbyśmy kibel myli. Ja takie produkty, jak widzę w kalendarze, to od razu widzę, że to jest taki produkt, żeby dorzucić komuś gratis do zakupu. To była szóstka, lecimy do siódemki. Może będzie lepiej, coś małego, podłużnego tutaj widzę i pewnie będzie problem z otwarciem, bo ja już tutaj moje paznokcie cierpią. No nie, ja już widzę, co to jest. Możecie się domyśleć, co jest w każdym kalendarzu adwentowym. Jest to pilniczek. Jest to pilniczek. Mogę sobie paluszka teraz wypiłować. Chociaż powiem Wam, że to nie jest takie do końca badziewie, bo te pilniczki się zjeżdżają, tylko ja nie lubię pilniczków, z których się sypie te złoto. A z tego niestety się sypie. Dobra, siódemkę mamy ze sobą, lecimy do ósemki. Oj, ja tu coś poruszyłam. Czy wszystko widać? Widać. Ósemeczka jest tutaj. Ja sobie od tyłu trzymam, żeby może było łatwiej, ale to nie jest... Jacek może przyrząd. Widać, bo ja już mam wszystkie paznokcie połamane. Jest i pomocnik. Może pójdzie lepiej. Sobie będę tutaj pomagać. Bo moje paznokcie mogą tego nie wytrzymać. I okienko numer 8. I w okienku numer 8 mamy szampon do włosów. I też 30 ml. Bardzo podobny do tego kalendarza spa. Tylko tańszy, bo tamten kalendarz spa, z tego co pamiętam, był droższy. Dziewiąteczka. Też duża. I w dziewiąteczce mamy tutaj. O, też fajny produkt dla mnie. Są to kuleczki do kąpieli. Relaxing Bath Pearls. Fajnie. Ja lubię takie rzeczy. To akurat spoko. Dziesiąteczka. Gdzie mamy dziesiąteczkę? Tutaj mamy dziesiąteczkę. I w dziesiąteczce jaką mamy kulę? Złotą. O, aż okno odpadło. Zobaczcie, jaka duża. Na całą moją rękę się mieści. Taka duża. I jest to kula do kąpieli. Złota. Fajnie, że jest taka duża. Okno odpadło, jak widać. Ostro jedziemy z tematem. Jedenastka jest tutaj przy mnie. Ogólnie byłam w Auchan i widziałam, dziewczyna się rzuciła na ten kalendarz, trzymała go w ręce, jeszcze się zastanawiała, czy za 30 zł nie kupić. Ja mówię, Boże, baba wzięła, szybko biorę. Wzięłam do ręki i potem dopiero sprawdzałam, ile to kosztuje, bo... Mówię, Boże, zabiorą mi. Dobra, w jedenastce mamy masełko do ciała.
Też w fajnym opakowaniu. 50 ml, dosyć duże. Zobaczmy, czy można sobie wąchnąć. No nie można sobie wąchnąć, niestety. Niczym nie pachnie przez opakowanie. No ale fajny, fajnie, że taki duży produkt. To była... Nie wiem, jaki to był numerek. 11. Dziesiątkę tu wcisnąć, żeby tak się nie majtała. 11 to teraz 12. I 12 malutka, więc pewnie będzie jakaś gwiazdeczka, gumeczka. A nie! Mamy tutaj lip balm. Balsamik do ust. Taki malutki. Fajnie. Pachnie, mało pachnie. Zobaczcie, on był taki zwykły, taki może jakiś kokos czy coś. Nie wiem, tak delikatnie bardzo pachnie. 10 gram. 13. Jest tutaj malutka. I mamy kuleczkę do kąpieli. Różową kuleczkę. Strasznie mało pachną te kosmetyki, albo są tak mocno zapakowane. Ja nic nie czuję. 14. Gdzieś ją już widziałam. Tak, jest tutaj. I w 14, co my tu mamy? I w 14 mamy odżywkę do włosów. 15, szybko lecimy z tym kalendarzem. 15 mamy tutaj w rogu. I mamy tutaj. I w 15 mamy relaksujący płyn do kąpieli, do bąbelków, myślę, że to jest taki płyn Bubble Bath. I dosyć spory, 50 ml. Teraz sobie pozwolę tu odkręcić i powąchać. Jak... I wszystko jest zalakowane, nie można nawet powąchać. Dobra, może ten powąchamy. Zaraz wam powiem, jaki to są zapach. Ja bym się szczerze wkurzyła samym tym otwieraniem. O dziwo! Wydaje się cytrusowy. Dobra, to była 14 czy 15? 15. Teraz 16 otwieramy. Widzę już. I tutaj będzie chyba to, co wszędzie spada. Czyli coś, czego ja nie lubię. Może Jackowi się spodoba. Ja już to wyciągam tym. Mamy tutaj taką myjkę. Nie lubię takich myjek, bo one są takiej słabej jakości. Mi się wydaje. Taka rzadka, że tak bym powiedziała, że mało jest tutaj tej siateczki. 17. No, jedynka jedyne to było takie badziewie i ta na głowę, ten turban, czy jak to tam. 17 mamy krem na dzień, 30 ml. 18. Strasznie ciężko się to otwiera. Dobra, żebym rozbełtała to. W 18 mamy peeling do ciała, imbirowy. Chyba, bo tutaj jest ginger, a ginger to imbir. To była 18. Już jesteśmy blisko końca. Gdzie mamy 19? Czy to była 19? Nie. 19 mamy na dole tutaj. Może nie widać. Co my tu mamy? Znaleźliśmy kosmetyk do makijażu. Mamy tutaj lip gloss. Czerwoną pomadkę.
Dziwne. Myślałam, że to będzie sama pielęgnacja, bo jak na razie była sama pielęgnacja. 20. Czy nas zaskoczy jeszcze jakiś makijaż? Nie, nie zaskoczy nas. Mamy tutaj żel pod prysznic z tej samej serii co wcześniejszy. Balsam. Nie, peeling. 21. To jest ostatnie okienko chyba na tej połowie. Co my tu mamy? No i mamy badziewko. 21 mamy. Ja wiem, co to jest. To jest to na oczy do spania. Nie wiem, jak to się nazywa. Nap Queen. No to... Nie wiem, jak to się nazywa. Nie powiem wam teraz. O! Opaskę na oczy mamy. No. Boże. Słowo mi uciekło. 22. Trzy okienka do końca. Ciekawe, co dostaniemy na święta. Czy wy też jesteście ciekawi? Ale zobaczcie, jakby ktoś otwierał okienko po okienku, to ten kalendarz wygląda, jakby ktoś po nim przeszedł. 22. Malutkie. Czy to będzie kolejna kula? Nie, jest to... Zdewastowany kwiatek do kąpieli. Kwiatek do kąpieli, który przeszedł po nim ktoś. Mieliśmy problemy techniczne z lampą. Zaczynało nam się trzęść. Nie wiemy, czym to jest spowodowane. No ale już zostały dwa okienka. Nic nie otworzyłam bez was. Przechodzimy do 23. I w 23 mamy mgiełkę z brokatem. Body mgiełka. Sprawdzimy, jak pachnie. No, rzeczywiście tak imbirowo, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, jak na taki tani kalendarz, taką mini mgiełkę, spoko. Więc co dostaniemy w 24? Dobra, już wyrwimy to okienko, bo nie chcę się tego bawić. No i w 24 mnie zawiedli, bo dali krem do rąk. Więc przejdźmy do podsumowania. A więc, kochani, przechodząc do podsumowania, jest trochę tutaj tych produktów. Zaczynało się słabo od tego rozklekotanego lusterka, no ale później już tylko lepiej. Zastanawiamy się tylko, czy to była pomyłka z tą czerwoną pomadką, ponieważ jest to kalendarz taki typowo... pielęgnacyjny, więc tutaj jedna pomadka beauty. Zastanawialiśmy się, czy to pomyłka, no ale może tak miało być. Później to na pewno sprawdzimy na opakowaniu. Zresztą ja mogę to teraz sprawdzić. Jest tutaj ten błyszczyk do ust, więc tak to miało wyglądać. I jeśli chodzi o cenę do zawartości, to myślę, że jest to super. Jeśli ten kalendarz, powiedzmy, kosztował 60 zł i teraz był na promocji, bo nie wiemy, ile wcześniej kosztował, no to na tej promocji się opłaca za tyle produktów, za 30 zł. Myślę, że dużo kalendarzy, które miałam, były też takie, które kosztowały dużo więcej i miały mniej produktów albo mniej fajnych. Więc myślę, że to jest całkiem spoko. No i to wszystko w dzisiejszym filmie. Dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam was do subskrypcji mojego kanału oraz na moje media społecznościowe TikTok, Instagram, Vinted i... Nie przegapcie kolejnego filmu z kolejnym kalendarzem adwentowym. Dziękuję wam za oglądanie. Pa!